Dobrze, to witam. Dzisiaj, zanim przejdziemy do Blittera, to zrobimy sobie powtórkę z ostatnich zajęć. No dobra, to okej, okay. Jakie ważne koncepty tam mieliśmy w poprzednim tygodniu? No, dobra. Pan Maciejewski mówi dziwne słowo. Passepartout. Tak? Passepartout. Co to było passepartout? Gabinet. No dobra, ale co? Jak mieliśmy cały raster, prawda? Calutki raster, który był jakiejś takiej dzikiej rozdzielczości w Lauresie. Ile on miał tutaj? 625. No ale to nie mamy interlace'u, prawda? Więc 312, tak? A tutaj? Tutaj miał strasznie dziką, nie? Ktoś jeszcze pamięta? W Lauresie ile pikseli? No dobra, nie męczę was. 454, tak? A czy 454, bo tam później jak się to podzieliło na dwa, to wychodziło 227, później 113, prawda? Później co tam 50 ileś, nie wiem, 56 i z tego tam można było sobie dostarczyć, ile można było instrukcji koperowych wykonać w jednej linii, tak? W jednej linii tego rastra. No dobra, to co to było to passepartout? Nic już nie pamiętam. No to takie, przesłonić sobie ten nasz... Czyli to było coś takiego, tak? I my określaliśmy ten punkt i ten punkt. Ktoś pamięta te rejestry? Jak one się nazywały? To nie były DDF-SAR-DDF-100? Prawie. To znaczy mieliśmy również, mieliśmy STRT i mieliśmy STOP, tylko to było Display Window. DIV, tak? Display Window. Tak? I Display Window, prawda, to i to, prawda, no to o tak. No dobra. To co my wiemy, na temat, to jest tylko te passepartout, czyli wiemy, że to będzie koloru zerowego, tak, a to co jest tutaj będzie widać pod spodem, tak, to jest taka przysłona, no te passepartout, no i tutaj cała sceneria się rozgrywa, tak. No dobrze, to mieliśmy jeszcze takie rejestry, to kiedy się zaczyna pobieranie bitplanów? Tak, ale to w poziomie. Horyzontalnie, prawda? To znaczy się horyzontalnie, jakbyśmy sobie teraz popatrzyli na dany wiersz, to my gdzieś musimy powiedzieć, tutaj musimy powiedzieć DDF STRT, a gdzieś tutaj musimy powiedzieć DDF STOP. Prawda? Czemu musimy powiedzieć, powiedzmy, musimy powiedzieć tutaj tego DDF starta zrobić. No to musi zdążyć. Musi zdążyć sobie zaczytać. No musi co? Musi 8 cykli pamięciowych zużyć na to, żeby zaczytać, znaczy ma takie okno, co 8 cykli pamięciowych, on sobie zasysa poszczególne bitplany do bufora, konwertuje je do postaci takiej, jak mu tam jest przyjemnie i zaczyna je od tego punktu rysować, tak? Od tego czegoś, tak? No i to ma rozdzielczość ilu 16 pikseli, tak? A no dobrze, to jak się robiło scrolla w poziomie? Był jakiś rejestr, prawda? Ktoś pamięta, jak on się nazywał? Dobra, mamy BPL, czyli bitplane, kon jak control i mamy jakiś 0 i mamy 1, prawda? Tak, ja mam tam dużo rzeczy, ale w konie 1 co jest? No są te do przesunięcia. Czyli mamy, ja teraz nie pamiętam, jak one się nazywają dokładnie, ale mamy shifty jakieś, tak? Tak. I te shifty ile mają bitów? Patrzę. Cztery, no ta maszyna pobiera słowami 16-bitowymi, więc wszystkie shiftery działają do 16, czyli co, dla parzystych i nieparzystych, tak, dla nieparzystych i dla parzystych bitplanów mamy shifty od 0 do 15 pikseli.
Jak te shifty działają? Że one uchylają. W którą stronę one shiftują? No one opóźniają. Czyli... One opóźniają, czyli jeżeli dam sobie shifta 3, to po prostu zamiast zacząć wyświetlać mi odtąd, zacznie mnie wyświetlać po 3 pikselach, tak? Z tego buforka. Tak? No dobra. No dobra. Co my jeszcze mieliśmy? Aha, te DDF starty, DDF stopy to mieliśmy. One mają rozdzielczość 16 i są chyba w tych współrzędnych podawane. Czyli w tak zwanych color clockach. My coś jeszcze ciekawego mieliśmy? Jakieś rejestry? Chyba mieliśmy, prawda? Te moduły modulowe. Jakieś wskaźniki trzeba by było mieć na tym bitplanie, prawda? Więc mamy co? Mamy B, P, L, P, T od 1 do 6, przy czym jak tam w tablicy, to wiadomo, C indeksujemy od 0, więc będzie trochę inaczej. I mamy co? I mamy BPL, i mamy tak dziwnie, bo mamy co? Mamy BPL mody, ale mamy co? Jeden mod, czy mod 1? No nieważne. Jeden mod i dwa mod. I dlaczego mamy tyle wskaźników, a tylko dwa mody? Nieparzyste i parzyste, prawda? Dobra. No tutaj mieliśmy w tym rejestrze jakieś jeszcze ciekawe flagi, które mówiły o tym, co to jest dokładnie za tryb wyświetlania. Pamiętam jakieś takie dziwne tryby wyświetlania? Hold and modify. Homod. Coś jeszcze? To jest taki niedziwny, to jest low races. No tak, to, ale to my działamy w obszarze low resu przez cały czas, prawda? Więc nie wychodzimy poza niego, więc okej. Okay. Ale mieliśmy jeszcze jeden taki dziwny. Interlace był chyba się ustawiało. Dual playfield, nie wiem, czy to się nie ustawiało. Coś dual playfield, tak? Ja teraz nie pamiętam. Dual PF. Na czym polegał dual playfield? Że jakby mamy. Wykorzystujemy dwa playfieldy i każdy z nich po 3 bitplany. No. Czyli maksymalnie 3 bitplany. Tak. Dlatego mamy parzyste i nieparzyste, bo parzyste bitplany były brane na jeden playfield, nieparzyste były brane na drugi playfield. I co? I te playfieldy to były po prostu takie dwie warstwy, tak? I tam jest jakiś jeszcze bit priorytetu, który mówi, jedna warstwa jest przodu, znaczy albo są tak, albo są tak. Prawda? I oczywiście to można przełączać wewnątrz rastra, prawda? I z tym nie ma problemu. No dobra, to jeszcze, a ile kolorów mamy dostępnych? Jaka jest nasza paleta kolorów? Ktoś pamięta jeszcze? No tak, no powiem, to 32. Nawet. Czyli mamy od zera, czyli mamy rejestr kolor od 0 do 31. Prawda? One są RGB, gdzie każda składowa ma po 4 bity. Dobra. A to był jeszcze taki jeden dziwny tryb graficzny. No bo zauważcie, że mamy 32 kolory, a możemy mieć 6 bit planów, to coś się nie zgadza. To chodzi o to przyciemnianie kolorów. Tak, czyli mieliśmy jeszcze taki tryb, który się nazywał Extra Half Bright, tak? Gdzie ostatni bit plan regulował przyciemnianiem, prawda, o połowę kolorów. Dobrze, to po co były te BPL1 mody i 2 mody? Żeby podać modulo, ile będzie, przepraszam, każda linia. Czyli bo możemy mieć w pamięci, o tej organizacji bitplanu w pamięci, to co my pamiętamy? Pamiętamy, że co, że ta maszyna jest zorientowana na słowa 16-bitowe, w związku z tym szerokość tego, no ona modulo 16 musi być równe 0, tak? To pamiętamy, no ale my możemy na ekranie, prawda, w tym naszym playfieldzie możemy tylko kawałeczek z tego dużego pokazywać, tak? Czyli możemy pokazywać na przykład to. Tak, no załóżmy sobie dla prostoty na razie, że ten X tutaj, że on też jest podzielny przez 16, tak? To co my musimy zrobić, żeby do BPL, żeby po pierwsze ustawić BPLPT prawidłowo, zakładamy, że to jest jeden bitplan dla prostoty, tak? I BPL mod. Co my musimy tutaj zrobić? I mamy adres startowy tego, mamy X-a. No mamy X, Y, tak. I tutaj mamy, no nie wiem, BPL z małej litery. To jak musimy BPL-PT policzyć? No wiadomo, to będzie BPL plus co? Y razy 16 plus X. Y, tak.
razy... Nie, to jest Smash, tylko razy Weave. Razy W. No dobrze, ale to chyba za dużo. To chyba za dużo, no bo to są bity. Przez 16. No ale to w jakich jednostkach jest BPLPT podawane? No w bajtach, bo ta maszyna jest adresowana bajtowo, tak? Ogólnie. No. Czyli to jest w bajtach podawane. To w bajtach. No i to w bajtach też jest, prawda? To przynajmniej logiczne by było, żeby to było w bajtach. No nie? No to co? To przez 8. Mhm. A zakładamy, że W jest takie, więc tam wszystko będzie dobrze, prawda? No bo to musi startować od adresu parzystego. Ok. Plus X przez 8. Prawda? Ok. A BPL mod? Jak musimy policzyć? Co to będzie BPL mod? No, musimy znać szerokość tego, małe W, powiedzmy, że to jest, tak? To był duże W. To co? To jak będziemy BPL moda wyznaczać? Co trzeba było policzyć? Całą szerokość musimy wskoczyć. To trzeba, prawda, policzyć. Tak. Tak? Właśnie. No to jest W. W co? W duże minus W małe. A i co? Przez 8. Tak, czy się pomyliłem? No tak. Mhm. Tak. Zgadza się. No dobra. To jak nam się zaczyna komplikować sprawa, jeżeli chcemy odpuścić ten warunek? Co się dziwnego dzieje wtedy? No, już modulo nam się tutaj jeszcze. No przede wszystkim problem mamy taki, że co? Że musimy pobrać więcej. Prawda? No bo nie mamy wyboru, bo pobieramy zawsze słowami 16-bitowymi, tak? Czyli jeżeli chcemy zrelaksować ten warunek, to tak naprawdę musimy, powiedzmy, że mamy tego x-a, to musimy pobrać naprawdę tyle, prawda? O tyle musimy pobrać, tak? No bo jak to jest, jeżeli to jest x, to ten punkt to jest x, co x and nieprawda, że 15. Tak, to wykasowaliśmy dolne 4 bity. No teraz mamy to wyrównane do 16, więc pobieramy odtąd, tak? Więc będziemy musieli pobrać w plus 2. Tak? No to jest pierwszy problem i tu odpowiednio trzeba to pomodyfikować. A drugi jest problem taki, że tutaj trzeba będzie jeszcze coś zrobić, no nie? No bo ta maszyna, co ta maszyna, będziemy musieli coś z tym zrobić, z tym kawałkiem, tak? Będziemy musieli jakoś to ustawić. W sensie, czy ja dobrze mówię? Tak, to znaczy się będziemy musieli efektywnie zrobić coś takiego, że zaczniemy pobierać jednostkę wcześniej, tak? I przygotujemy, tak? Czyli tutaj już będą nam dla nas gotowe dane i my to przesuniemy o tyle, żeby te dane zaczęły się tutaj, odtąd wyświetlać, tak? To jak to powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy te shifty ustawić? No tą resztę, którą pewnie tą jakąś bitmaską wycięliśmy, musimy implementować shiftem. Spróbujmy sobie to policzyć. To tutaj nam zostało co? Zostało nam x and 15, tak? To musimy o ile przesunąć tutaj, żeby to się wszystko zgadzało? Chcemy wyświetlić tyle pikseli, prawda? Bo to jest o to. To jest ten kawałek, który chcemy wyświetlić, a ten owszem pobierzemy, no ale tutaj chcemy, żeby on był za paspartu i żeby nie był widoczny, tak? Czyli wygląda na to, że ten shift będzie musiał być na taką wartość ustawiony. Tak? No dobra. To było może nie tak szybkie przypomnienie, ale czy o czymś jeszcze zapomniałem? Ale to chyba wszystko, no nie? No bo reszta wyświetlania, jakby takie scrollowanie w tą stronę, no to trzeba tam w odpowiednich liniach po prostu zadbać o to, że jak dojedziemy do końca tej bitmapy, prawda, to znaczy to okno nam się przesunie tutaj i byśmy mieli wyjechać za tą bitmapę, no to trzeba będzie zresetować bitplany w ten sposób,
że co, że... Aha, ta struktura bitmap, ona jeszcze była jakaś taka fajna, nie? Mieliśmy jakąś taką strukturę bitmap. Mogliście sobie ją przeczytać tam, prawda? Nawet był jakiś komentarz, żeby sobie ją przeczytać. Jakie ona ma takie dwa fajne pola, które nam ułatwiają? Jakieś tam są jakieś policzone wartości? Wysokość, szerokość, głębokość. Tam była chyba rozmiar bitmapy, co? Czyli rows, bytes per row, i mieliśmy jeszcze BPL size. Tak? Czyli można zrobić coś takiego, że jak się dojedzie do tego punktu, czy do ostatniego wiersza, to można przestawić modulo w ten sposób, żeby on po dodaniu do tego modulo wrócił tutaj. Tak? Na początek. Zamiast tam manipulować tymi wszystkimi co, PT, no to mówimy tej maszynce, masz tutaj, dodaj do tego, tak żeby wróciło gdzieś tam na początek i już. Ja mam pytanie. Tak, do tego zabrakło, tak? No, no. Ja mam jeszcze pytanie, tak? Jak to się tajluje horyzontalnie? Tajluje horyzontalnie, w sensie w taki sposób, tak? No tak, ale chodzi mi o tajlowanie, czyli że jakby grafika po prawej stronie od tej bitmapy, którą mamy, no to jest właściwie ta sama bitmapa, tylko przesunięto jeden piksel. Tak, tak. A na lewo jeden wyżej, tak? Tak. I jak się, tam jest pewne tam oszustwo, prawda? No bo ta tekstura się tak dosyć ładnie klei na bokach i tego nie widać, jak się pojedzie w jedną lub w drugą stronę, prawda? Więc to jest pewnego rodzaju oszustwo. Tam jest też takie pewnego rodzaju oszustwo, to znaczy się, że ja bardzo unikam, żeby renderować ostatnią linię, bo inaczej tam się kwatory pojawiają, tak? ale tam są odpowiednio dobrane te stałe sterujące, żeby nie wpadać w ten przypadek, tak? Mhm. Ja przez pewien czas badałem właśnie, że miałem ten kawałek, który mi się pokazał, No dobra, to zrobiliśmy sobie krótkie przypomnienie. To co? To dzisiaj bliter. Jejku, co to jest bliter? To znaczy, w bliterze będziemy, prawda? Dobrze, że powtórzyliśmy sobie to, bo to się dzisiaj przy bliterze przyda jeszcze. Bo bliter też jest zorientowany na operacje na dwuwymiarowych bitmapach, tak? Na takich pojedynczych właśnie złożonych z 16-bitowych słów. Na takich obszarach pamięci, no i ta dwuwymiarowość polega tam na tym, że on rzeczywiście też będzie miał wysokość i szerokość takiego blitu i on będzie, i to może być wewnątrz jakiejś dużej bitmapy, tak? I też będą jakieś modulo i też będzie trzeba o te wszystkie przypadki brzegowe związane z tymi początkami, końcami, jeżeli te x-y będą niewyrównane do 16, to od razu będzie dodatkowy poziom trudności, tak? Więc tak to będzie wyglądać. Zobaczymy, dzisiaj gąbkę wziąłem świeżą, zobaczymy, czy będzie wycierać. Widzicie, instytucja publiczna, przetarg na gąbkę, najtańsza, prawda? Nie działa. No nie? No cóż, tak to już jest. A nie działa, ale się nie zużywa. No nie. No ja to nie, takie brudne, no. No dobra. Śmichy, chichy. A to co? Co to jest takiego? Może tak. Idea jest taka, że chcemy mieć dodatkowy układ w Amidze, który będzie troszeczkę odciążał procesor od pewnych zadań. No i takie dwa główne zadania, które twórcy Amigi sobie wzięli do serca, to oni tak stwierdzili, popatrzyli się na tego blitera, tak, co my byśmy chcieli od tego blitera. No i po pierwsze to oni stwierdzili, no widać, że to jest, jak mamy te bitplany, to stawianie procesorem tam pikseli to będzie jakaś udręka. Nie da się, tak? Że to będzie bardzo dużo czasu trwało i ojej, prawda? No a my być może chcielibyśmy umożliwić tworzenie gier dwuwymiarowych, tak? W szczególności, prawda, chcielibyśmy mieć jakąś planszę, prawda? No i takie popularne w tamtych czasach to były jakieś takie platformówki, prawda?
że taki jak Mario, no nie? Każdy widział Mario, prawda, no to co tam, jest jakaś, prawda, ten, tutaj są ten, jest jakaś postać, prawda, no sobie tam skacze, zbiera grzyby, prawda, tak jak niektórzy niedobrzy studenci, prawda, które zbierają grzyby, tak, i tak dalej, i tak dalej. No więc idea jest taka, że no mamy gdzieś w pamięci reprezentację bitmapową tego naszego całego ekranu i gdzieś z boku mamy, na przykład w czterech bitplanach mamy jakiegoś ludzika, prawda? No to jest mój ludzik, tak potrafię rysować. No i on tam może mieć, prawda, może mieć, żebyśmy widzieli, prawda, on może mieć różne kolory, prawda, i tak dalej. O, może mieć różne kolory. Ale my możemy mieć jeszcze do niego maskę, czyli pojedynczy bitplan, tak? No tak, to musi się pokrywać, żeby to zgadzało się, prawda? No i my teraz chcemy zrobić tak, że cokolwiek tutaj jest na tym ekranie, to my chcemy zmodyfikować te piksele w tej bitmapie, tylko te piksele, które są na tym bitplanie jednym, tak? Więc na czterech bitplanach musimy wyczyścić te piksele tutaj, z tej bitmapy, czyli zrobić taką dziurę, że tam nic nie ma, a następnie chcemy doorować, czy tam włożyć to, co tutaj jest. Tak? I w ten sposób chcemy włożyć, to się czasami nazywa tą technikę, czy gdzieś tam można ją spotkać w tej dokumentacji, cookie cut. Chyba tak to napisali, cookie cut. A więc to jest jakby pierwsza rzecz, że chcielibyśmy umożliwić jakieś sensowne renderowanie tego ekranu, tak żeby ten procesor znaczy ten Blitter jest dużo szybszy. Dużo szybszy. Idea jest taka, że on jest dużo szybszy od procesora w robieniu takich rzeczy. Tak, w szczególności pamiętamy, że jak mieliśmy z shiftami w Motorola 68 tysięcy? Jak chcieliśmy przesunąć o 15 bitów? To nie, prawda? Bo co? Bo ona tak, prawda? Bo ona to iteracyjnie robi. Jeden, to zajmuje. A ten ma barrel shiftera w środku i tam czy mu się poda 4 czy 15, to robi w jednym cyklu, prawda? Więc on to robi bardzo szybko. Poza tym on nie musi pobierać instrukcji z pamięci, żeby wykonywać swoje zadania, więc on, my go tam programujemy, bo tam nie ma, ma tych rejestrów tam parę na krzyż, prawda? I jak tylko zaprogramujemy te 8 czy tam 10 rejestrów, to on już dalej, prawda, leci i mieli tylko i wyłącznie dane sprowadza i zapisuje do pamięci, nie potrzebuje już dodatkowo instrukcji sprowadzać, czyli jest efektywny, efektywnie wykorzystuje szynę pamięci, tak? No druga idea jest taka, to jest fajne, przy pomocy tego można robić platformówki, prawda, można sobie zrobić na początku takie tile, te tile jakoś tutaj poumieszczać, tak, no bo każda taka platformówka to się z takich tile tam 16 na 16 powiedzmy składała i się renderowała w ten sposób ekran. Jak ekran się scrollował w tą stronę, no to my tam, prawda, dokładaliśmy kafle z jednej strony, prawda, to tam trzeba było odpowiednio sobie w pamięci zorganizować, żeby ten scrolling działał, tak. Tak samo góra-dół, więc ten Blitter bardzo, bardzo użyteczna maszynka do takich gier 2D. No druga rzecz, która im przyświecała, no to dobra, to czy ktoś widział grę Elite albo Frontier? Daje z parę osób, a ktoś widział tego nowego Frontiera, to sprzed paru lat temu wyszedł. Wiecie, co to za gra była? Czy ktoś może scharakteryzować Frontiera szybko? Co to jest za gra? To ludzie widzieli, ale nie wiedzą, co to za gra, tak? Co w tej grze się robi? To jest ten nowy Frontier. Co tam się lata? To się statkiem kosmicznym. To pan mówi o tym starszym Elicie jeszcze niż ten, który jest teraz. No bo jest ten trójwymiarowy, taki już ładny na kartę graficzną, prawda? Ale on ma swoich protoplastów dwóch, nawet trzech. Pierwszy Elite był chyba na BBC Micro. Tak, drugi Elite, który się nazywał Frontier, czyli Elite 2. Był na Amigę, na PC-ta, on wyszedł tak gdzieś w okolicy 90 roku. No ale to już była grafika 3D taka prosta, wektorowa grafika 3D i rzeczywiście wypełniana, prawda, bo ten pierwszy Frontier to taki druciaki tylko, prawda? No to idea jest taka, że być może chcielibyśmy dać tym, którzy będą Amigę wykorzystywali,
jakieś możliwości, jakąś akcelerację, prawda, grafiki trójwymiarowej. No i na czym miałoby to polegać? No chcemy umożliwić jakby szybką rasteryzację obiektów wypukłych. I to jest istotne, żeby to były obiekty wypukłe, tak? Bo jak są niewypukłe, to się pojawiają jakieś overdrawy, tak? To znaczy się... Nie będę teraz tego tłumaczyć, dlaczego tak jest, prawda? Jest grafika, jest podstawy grafiki komputerowej, tam jest kurs, to tam można takie rzeczy pewnie usłyszeć, albo sobie troszeczkę później opowiemy jeszcze o tym. Pewnie opowiemy, bo chyba sobie zarezerwowałem któryś wykład na to, żeby troszeczkę więcej o grafice trójwymiarowej na między powiedzieć. No to idea jest taka, że co? Że no, jakbyśmy sobie, spróbujmy sobie narysować sześcian, to jak sześcian wygląda? Sześcian wygląda tak, że to jest coś takiego i ma jakąś perspektywę. No, można mieć dwa rodzaje takiej najsłynniejszej perspektywy. Taka perspektywa normalna, a druga to jest, jak to się nazywa? Ortogonalna. Ortogonalna, prawda? No i ta ortogonalna, no to powiedzmy, żeby była, że ona nam wytworzy na ekranie coś takiego, tak? A jakbyśmy mieli taką punktową, to tutaj trzeba by było inaczej tam narysować, no whatever, prawda? No ale mamy ściany, prawda? No to co możemy zrobić, żeby wyrenderować takiego... I każda ściana jest innego koloru. Tak? No to jak każda ściana jest innego koloru i mamy... I ile widać co najwyżej ścian? Tak na raz. Trzy, prawda? No to możemy poświęcić trzy bitplany na to, tak? Na jednym bitplanie narysować takie linie, czyli o te odpowiedniki tego. Tak? To ja może nawet narysuję tutaj. Prawda? Więc to rysujemy na jednym bitplanie, to rysujemy na drugim bitplanie, czyli mamy drugi bitplan. O właśnie nie, bo rysujemy tylko to. O, to jest ważne, nie, to jest ważne, żeby to pokazać w ten sposób. I jeszcze jeden rysujemy w ten sposób. Tak, to jest ta nasza ściana. No i co? I po pierwsze, to okazuje się, że Blitter potrafi rysować linię. Ale nam się go tam, można mu tam poszperać po któryś rejestrach, ustawić mu odpowiedni tryb i on, prawda, grzecznie rysuje linię. I on te linie potrafi tak grzecznie narysować, że później ma taki drugi tryb pracy, w którym zamiast kopiować obszary, potrafi je wypełniać. Tak? Czyli on grzecznie sobie to bitami zapełni. Prawda, bitami sobie zapełni od jednej krawędzi do drugiej krawędzi. Te wypełnianie działa w ten sposób, że on po prostu jedzie po takiej bitmapie, powiedzmy, że ma tą bitmapę i tu są 0, 0, 0, 1, no to jak trafi na jedynkę, tylko że troszeczkę kłamuje, bo on działa do tyłu, a nie do przodu. Znaczy, okazuje się, że Blitter może w dwóch trybach działać, to znaczy się może albo skanować bitmapę w przód, albo może skanować bitmapę w tył. No, okazuje się, że wypełnianie z jakichś tam przyczyn działa do tyłu, prawda? Czyli on jedzie tak 0, 0, 0, trafi na jedynkę w bitmapie, to teraz ciągnie tą jedynkę, tak? To powiedzmy, że to były nasze oryginalne bity. Napiszmy, które były oryginalne. To było 0, 0, 0, 1. Niebieskie są dostawione, tak? No i jedzie, aż natrafi na drugą jedynkę w naszej oryginalnej bitmapie. No i później już jedzie 0, 0, 0, 0, 0, 0. Znowu jest w oryginalnej bitmapie była jedynka. No to on zaczyna jedynki dostawiać. No i tak dalej, prawda? Widać co on będzie robić. Tak? To nie jest zaskakujące. No i teraz jak nam wypełni takie rzeczy, no to one są na każdym bitplanie osobne, no więc możemy przypisać trzy osobne kolory i mamy załatwione, prawda? To znaczy, że wierzchołki muszą być w najgorszym wypadku przez dwie jedynki reprezentowane? Tak. Tak. To znaczy, że w ogólności trzeba, bo Blitter może rysować linie, ale powstaje pytanie, a co jeżeli te linie będą o jakieś takie? A no to co jest? Taka linia jak się rasteryzuje, tak się rasteryzuje. No się stawia jeden piksel, potem trzy piksele, jeden piksel, trzy piksele, jeden piksel, no na przykład dwa, bo jest troszeczkę, prawda, w ten sposób. No to trzeba go nauczyć rysować w ten sposób, żeby on tak naprawdę tylko i wyłącznie te piksele pokolorował, tak? Żeby tylko te piksele ustawił, te najbardziej skrajne. Tak? No ale on ma taki tryb, on to potrafi robić. Tak? A
Czy aby nie wyglądała lepiej, jakby wszystkie zakolorować? No, by lepiej wyglądała, tylko że popatrz, że jeżeli teraz... Znaczy w ogólności Glitter ma taki tryb, w którym koloruje wszystkie piksele, tak? Ale jeżeli chcesz to wypełnić, to masz pewien problem. No bo wyobraź sobie taką sytuację, że Glitter wypełnia w tą stronę, zauważa pierwszą jedynkę, dochodzi do drugiej jedynki, gdyby tutaj było to, no i co? No i w takim razie wyłącza wypełnianie. A no tak, rozumiem. Prawda? Więc no nie, no musi, więc żeby przygotować taką figurę, no jakąś dwuwymiarową, wektorową, to musimy przestawić rysowanie linii w ten tryb, żeby on rysował tylko krawędzie, a nie linię, tak? Czy to i tak nie będzie miało znaczenia, bo te pozostałe piksele tak. będą zakolorowane? Tak, okay. tak, tak, tak. A, przepraszam, pytanie, bo rozumiem, że Glitter jeździ sobie w poziomie, idealnie tak. w poziomie. Co jeżeli na przykład mamy ten czerwony przykład, te linie idealnie na siebie nie nachodzą w poziomie, to nie wyjedzie po prostu w nieskończoność? Czyli jedna wystaje na... Aha, bo tutaj one nie idealnie, no nie, to tutaj trzeba zrobić tak, żeby one idealnie, prawda? Okej. Okay. Znaczy narysować te linie, ale tylko po ostatnim pikselu, tak? Te poziome. No to jak się weźmie tylko ostatnie piksele, no to ich nie będzie widać, jak ona jest idealnie poziome. Tak. To znaczy jak ona jest idealnie, o jeżeli jest to tak, prawda? No to takie rzeczy to trzeba wyrzucać. Tak, no bo gdybyśmy chcieli taką linię, no... nie, to o to chodzi, czy... Nie o to chodzi, przepraszam. O to chodziło, prawda? O to chodziło, że mamy, że obracamy ten sześcian i idealnie jedna ściana się ustawi tak, że ją wyrenderujemy jako linię, tak? Czy o inny przypadek chodzi? Mi dosłownie chodzi o to, że jeżeli mamy te czerwone linie i one nie są równoległym bokiem, ani jakimś trapezem nawet, tylko jedna będzie dłuższa od drugiej, w sensie... Aha, chodzi ci o to. Na przykład coś takiego. No to nie, no to musimy to jakoś dopełnić, prawda? Bo inaczej rzeczywiście będzie tak, że Glitter nam pojedzie i nam wypełni, wiesz, to i to. No tak, właśnie o ten przypadek mi chodzi. Tak. Więc, no wiesz, no to jest ogólnie tak, że no, my odpowiadamy za to, żeby zrobić właściwy rendering do bitmapy, żeby to się wszystko poprawnie wypełniło. Tak? No, mamy jakiś szybki algorytm wypełniania, no ale to no, trzeba o to zadbać. Tak? Więc ja mam na przykład jakieś mam jakieś rysowanie krawędzi, okręgu, ale już tylko i wyłącznie procesorem, więc tam też trzeba było odpowiednio zadbać o to. Też jest algorytmem Bresenhama. No właśnie, te linie są rysowane algorytmem Bresenhama. Ktoś pamięta, o co chodziło w algorytmie Bresenhama, tak z grubsza? Ktoś słyszał to wcześniej, tą nazwę? Slope jakoś liczyło i to się wyznaczało, ile pikseli w danej linii i się przechodziło po Y-ku jakoś. No dobra, to spróbujmy sobie tak nakreślić, bo ja wam dokładnie też tego nie podam, ale mogę wam podać taką z grubsza ideę, dlaczego to działa. To działa w ten sposób, że po pierwsze zauważamy taką rzecz, że będziemy rozpatrywać kilka przypadków i to jest niestety mankament tego algorytmu, ale sprowadźmy sobie to do jednego prostego przypadku, mianowicie, że rysujemy taką linię, może narysuję to, że mamy ćwiartki. To będzie istotne. Rysujemy taką linię, że tu się zaczyna i jej koniec będzie gdzieś tutaj. Tak? I wiemy, że tylko tutaj. Nie, prawda? No bo moglibyśmy jeszcze tak narysować. Tak? Więc mamy... Więc tylko tutaj. Tak? No to co my wiemy o tej linii? No wiemy o tej linii to, że jeżeli wystartujemy z tego piksela, to w którą stronę możemy się w którą stronę zawsze się przemieścimy? Prawo. Co jeden krok algorytmu, co jeden krok algorytmu na pewno się przesuniemy o jeden w tą stronę. Na 100%, tak? I być może przesuniemy się o jeden, prawda? Ale być może.
Nie zawsze. Chyba. No więc myk polega na tym, żeby obliczyć, że jakby rysujemy sobie tą idealną prostą i patrzymy sobie, jakby szacujemy ten błąd, jak daleko jesteśmy oddaleni od tej rzeczywistej prostej. I teraz, jeżeli ten błąd przekroczy jakąś krytyczną wartość, to my mówimy, ojejku, to my musimy być już, to my musimy to nadrobić, musimy się przybliżyć, bo ona już jest za daleko, prawda? Ta prosta, prawda? No bo gdybyśmy tak rysowali, prawda? A tutaj by były, powiedzmy, wiersze, no to w pewnym momencie musimy po prostu pójść na dół, żeby się przybliżyć do niej. Tak, więc tam się oblicza jakąś taką wartość, którą się dodaje za każdym razem, jak przechodzimy o jeden w prawo, tak? I jeżeli ta wartość przekroczy wartość krytyczną, to idziemy również w dół. Tak? Tak z grubsza. Nie, to trzeba by było sobie to dokładnie, tam na Wikipedii jest dobrze zrobiony artykuł, tam można sobie o tym poczytać. No i teraz jest taka przypadkologia, no nie? Przypadkologia polegająca na tym, czy zawsze się poruszamy o co najmniej jeden w prawo, czy nie, bo możemy się o co najmniej jeden poruszać do góry lub do dołu, tak? A, no i tak dalej, więc tam są ogólnie chyba cztery przypadki. Ale wszystkie są symetryczne. Tak, wszystkie są symetryczne, tak? Okazuje się, że tą techniką można też policzyć okręgi. Tak, bo też się daje wyznaczyć i gdzieś w szczególności są na przykład również krzywe Beziera w ten sposób zrobione, tak? A więc to jest sprytne. No liczymy w jakiś sposób odległość od tej naszej idealnej prostej i się próbujemy się do niej przykleić, tak? No dobra. Dobra. To okej. Okay. To była taka zajawka, żeby powiedzieć, do czego w ogóle ten bliter służy. A teraz jak on to robi, jak go się programuje? Bliter ma, no co, wiemy już, że ma trzy tryby pracy, tak? Pierwszy tryb pracy to jest te coś, co było związane cookie cut. My nazwiemy to sobie po prostu realizacja jakiejś funkcji, realizacja funkcji boolowskiej. Dwa to było rysowanie krawędzi i linii, czy odcinków bardziej, odcinków. No krawędzi, no w takim sensie, że krawędzi w tym co powiedziałem, że on tylko jeden piksel stawia w Y, tak? I trzy to było co? To było wypełnianie. Te dwa ostatnie punkty, one w pewnym sensie w swojej funkcjonalności są dość ograniczone. No, jest taka funkcja w układzie, ona tak po prostu działa i tam za dużo się nie da dodatkowo zrobić, tak? Natomiast ten pierwszy wymaga dość dużo komentarza. No, bo to brzmi tak enigmatycznie. No, w ogólności to jest tak, że ten bliter to jest taka funkcja, może inaczej. On ma cztery kanały DMA. Cztery kanały, tak? Trzy kanały są wyjściowe, jeden jest wyjściowy. Więc jest jakaś pobieraczka z pamięci, tak? Czyli możemy do czterech kanałów użyć, przepraszam, do trzech kanałów wyjściowych. To nam trafia do jakiejś funkcji i ta funkcja wyrzuca nam do pamięci przez kanał D. No dobra, to trzeba by było powiedzieć więcej na temat tego, jak można programować te kanały, w sensie jak zasilać się danymi. No i jak ustawić ten D, żeby on tam pisał odpowiednio do pamięci. No i tutaj powracamy znowu do tego obrazka, który sobie gdzieś tam rysowaliśmy, nawet przed chwileczką. No to jest tak, że
można zaprogramować te układy w ten sposób. Na razie uprośćmy sobie znowuż do tego x podzielnego przez 16, żeby się tam nie umordować z tymi shiftami różnymi, prawda? No to w szczególności można powiedzieć mu, że masz parę kawałków pamięci, tak? One wszystkie będą tego samego rozmiaru, może inaczej, kawałki czy bitplany niekoniecznie. Zróbmy sobie coś takiego. To będę chyba potrafił gdzieś otworzyć. Powiedzmy, że to będzie kanał A. Kanał, to powinienem czarny kanał A narysować, prawda? Kanał B może wyglądać w ten sposób, że to jest taka długa, o, innego rozmiaru. I tutaj znowuż przeszczepiamy go i on jest jakoś takoś. Ten kawałek. I to będzie nasz kanał B. Kanał C. A kanał C może wyglądać tak, że to jest po prostu ten nasz. To jest ten nasz, prawda? Ulubiony. No i co? I to wszystko jest tutaj, jest WH. WH. Tutaj będzie oczywiście A, H i W. H, A i W, A. Tutaj będzie co? H, B i W, B. No i tutaj w tym ostatnim kanale C, tu już prosta sprawa będzie, tutaj będzie po prostu WH i to będzie to samo co WC i HC. Tak? No i oczywiście mam jeszcze ten docelowy kanał, tak? gdzieś tam i on znowuż może być, prawda, jakiś taki, o, coś na tej zasadzie. O. Tak, i to będzie HD, WD. I tu będzie oczywiście WH. No i on to potrafi pochytać. Wszystko, tak? To znaczy możemy go tak zaprogramować, żeby to wszystko działało. I one, i on będzie robił funkcję w takim sensie, że on będzie pobierał dane z A, B, tak? I odpowiada odpowiednie sobie słowa, tak? On będzie leciał albo od początku, albo od końca tej bitmapy. Czyli on sobie weźmie po słowie maszynowym. O słowie maszynowym to jest ten nasze 16 bitów, tak? Z tych odpowiednich bitmap. Zaaplikuje do nich jakąś funkcję boolowską w takim sensie, że bitwise zrobi, tak? Na odpowiednich bitach z tych słów 16-bitowych jakąś funkcję zaaplikuje i wyjście wrzuci tutaj. Tak? Ok. No i teraz powstaje oczywiście ciekawe pytanie, to jak wyglądają te funkcje boolowskie i co nimi się da zrobić, prawda? I ile ich tam dokładnie jest. A no ich jest, ponieważ to jest to są trzy kanały, to tam chyba wszystkich kombinacji jest 2 do 8, tak? Jest 256 tych wszystkich funkcji i jest tam rejestr, w którym się po prostu wstawia odpowiednią wartość. A, i jak już sobie poradzimy z tym, żeby wiedzieć, jak te funkcje boolowskie pisać i jakie jest ich znaczenie i do czego one mogą służyć, a zrobimy to najprawdopodobniej na przypadku cookie cutta, bo on jest najłatwiejszy do wyjaśnienia, tak? A to później możemy się zacząć zagłębiać, no dobrze, a co się stanie, jeżeli poluzujemy to jest XA, czy może XA, co, jeżeli poluzujemy te nasze wymagania co do tego, że te XA, XB i XC są niepodzielne. No tutaj akurat jest podzielne, prawda? Ale jeżeli są niepodzielne przez 16, co się wtedy ciekawe dostanie? Czy da się coś z tym zrobić, tak? Ogólnie to jeszcze jedna wzmianka, zanim zrobimy sobie przerwę. My te wszystkie kanały możemy włączać i wyłączać indywidualnie. Tak? No ktoś może się zapytać, no dobrze, no jeszcze rozumiem, że można wyłączyć sobie C. Albo jak kopiuję kawałek pamięci, to wykorzystuję tylko A i kopiuję do D, więc wyłączam dwa kanały. Ale jaki ma sens wyłączanie kanału D? Okazuje się, że jest sens. Ale sobie też o tym porozmawiamy po przerwie. No dobra, macie jakieś pytania? Czy
jeszcze przed przerwą? Nie. No dobra. A tymczasem lecimy dalej. Dobra. Dobra. Okej. Okay. To co? To... Widzieliśmy sobie najczęstsze scenariusze, reprezentacja danych, to też widać. No dobrze, to zabierzmy się za projektowanie funkcji bitera przy użyciu mintermów. No to dobrze, to żeby nie być gołosłownym, to trzeba przejść do działania i w końcu tego bitera użyć, a nie się tylko ekscytować, prawda? Czego, co on tam ma, czego on tam nie ma. To żeby to zrobić, to musimy sobie wybrać jakiś przypadek użycia, tak? No i powiedzieliśmy, że ten cookie cut jest taki fajny, prawda? No to więc jakby trzeba było zrobić cookie cuta. Cookie cuta robimy w ten sposób, że mamy sobie ekran, tak? Na razie uprośmy sobie sytuację, zróbmy najprościej jak się da. Czyli mamy tak, to jest nasz ekran, na który chcemy coś wbitować, tak? A tutaj będziemy mieli tego, czyli tutaj są, nie wiem, jakieś góry, jakieś platformy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będziemy mieli tego naszego ludzika. I on będzie miał różne kolory, prawda? Ale na razie, no dobrze, on będzie mieć różne kolory, ale na razie sobie uprośmy to do jednego bit planu, więc on tutaj być może będzie miał jakieś jednobitowo, jakieś, prawda, tutaj będzie mieć tak, no żeby miał różne wzorki, żeby to było widać, że to ma sens, tak? No a trzecia część to będzie ta nasza maska, żebyśmy wiedzieli, które piksele kopiować, no i ta maska, to tutaj już są same jedynki, tak? Niezależnie od tego, co jest w tym. No dobra, i teraz my byśmy chcieli tego ludzika wkopiować na ten ekran, tak? Czyli tutaj, to się nazywa Bob. Bob od Blitter Object, tak? Blitter Object. A to jest nasza maska. To co my byśmy chcieli tak naprawdę zrobić? Bitwise, tak? No, my byśmy pewnie chcieli zrobić coś takiego. Weź, niech to będzie, to zaraz się jeszcze okaże, nie wiem. Ja tak strzelam, że to będzie A, B i C. Że do tego będą nam potrzebne kanały A, B i C. No to co ja bym chciał zrobić? Chciałbym wziąć A. Mogę zrobić dowolne równanie boolowskie, znaczy dowolną formułę boolowską mogę zapisać. To razy co chciałbym zrobić? Chciałbym wyciąć te bity. I w którym B z A. Co? To o tak będzie, tak? Tak. Chciałbym zostawić te bity, które w masce są ustawione na zero. Chciałbym zostawić w tym, na tym ekranie, prawda? Czyli mnożę piksel z tego ekranu razy zanegowany piksel z maski. OK? OK? I co muszę do tego dodać? C i B. BC? B razy C. Tam z grubsza. No bo tak naprawdę możemy chyba założyć, że mogę tylko tak zrobić. Prawda? No bo ja wiem, że te pozostałe piksele, to one nie będą ustawione. Jakby być może mogę to założyć, że tak będzie. No to okej, to ląduje z czymś takim. Natomiast Blitter spodziewa się, on ma taki rejestr głupi. Pokażmy ten rejestr. On ma... Ojejku. Aha, tylko jeszcze muszę umieć nie modyfikować pewnych rzeczy. Function generator. I to widać. I jego się programuje przy pomocy mintermów. To znaczy się, trzeba mu powiedzieć taką dziwną rzecz, że D
to się równa. Każdy z tych trzech, przepraszam, każdy z tych ośmiu razy odpowiedni bit konfiguracyjny w rejestrze. Tak, czyli tak naprawdę to co robię, to chcę zapisać w, jak to się nazywa, DNF-ie. Dysjunkcyjna postać normalna. Tak, dysjunkcyjnej postaci normalnej chcę zapisać to wszystko. No to spróbujmy to zapisać w dysjunkcyjnej postaci normalnej, tak żeby każdy czynnik, żeby był takiej postaci, jak tutaj widać w tych mintermach, tak? Czyli to musi być A, B, C z kreską na górze lub nie, tak? Znaczy, jeżeli każdy z nas na pierwszym semestrze na logice kodował funkcje boolowskie przy pomocy tabelek prawdy, to my po prostu tą tabelkę prawdy wpisujemy jako kolejne bity. W pewnym sensie tak. Natomiast, no, ale zróbmy sobie takie szybkie ćwiczenie. To co trzeba by było z tym zrobić, żeby to doprowadzić do takiej postaci, żeby wszystko wyglądało w ten sposób. O, prawda, no, czy tam B i tak dalej. No to co teraz trzeba? No to dla każdego, czy się rozwijamy plusy i dla każdego takiej grupy dodajemy brakującą literkę, duplikujemy to z brakującą literką i brakującą literką zanegowaną. No dobra, czyli co? Czyli tutaj byśmy zrobili A razy B plus B razy C, tak? Plus A plus A zanegowane B C plus C. Aha, tutaj musi być plus, no i później, dobrze wszystko. No i później musielibyśmy pieczołowicie to przepisać na co? ABC plus ABC. Jakbyś zrobił tam B razy, i tu byś mi się napisał. No ale zrobię to już tak, jak oni to tutaj robią, prawda, żeby można było sobie to później prześledzić. No i tak dalej, no to już wszystko widać, to jest proste. No to jak już zaprojektujemy taką funkcję, później przepisujemy to takie, każdy z tych wariatów tutaj ma odpowiedni, prawda, ma odpowiedni, prawda, bit w rejestrze BLT-CON, czyli tak, bitter control, a no i już. No już, i mamy tą funkcję zakodowaną. No i teraz te funkcje mogą być różne, prawda? Co tam nam przyjdzie, prawda, do głowy, to się da zrobić i prawda, da się zrobić te wszystkie funkcje. Ja mam trzech zmiennych, tak? Mini ciekawostka, w sensie kojarzę, no oczywiście możemy, jak mamy zbiór wszystkich funkcji boolowskich, to czy raczej listę nawet, no to możemy je po prostu indeksować. I na pewno wiem, że w Wolframie Alpha, jak się poda jakąś formułę, coś takiego, to ona wypisuje, która to jest. Spodziewam się, czy raczej zastanawiam się, że to będzie ta sama liczba, którą wpisujemy do tego blisko 0. To jest jakby naturalne, że w ten sposób będziemy je numerować. Jest pytanie, w jakiej kolejności on tam numeruje, ale takie naturalne, w sensie, że no wiadomo, że tam 0 to będzie już funkcja pewnie stała 0. Tak, 0 to jest funkcja stała 0. No i tak dalej, i tak dalej. W sensie, że zerowa. FF to jest funkcja stała 1. No tak. Tak, no dobra. To dobrze. To jak już wiemy, jak to zaprogramować, to co? To przyjrzyjmy się temu rejestrowi BLT. I popatrzmy się na niego. Pierwsza rzecz, którą można zauważyć, to, że są dwa tryby działania bitera, takie dwa główne tryby działania bitera. Pierwszy to jest tryb normalny, to znaczy się tryb, w którym on robi coś z obszarami prostokątnymi i wtedy BLT-CON 0 i BLT-CON 1 mają jakieś znaczenie, tak? Natomiast jeżeli używamy w trybie rysowania linii, no to wtedy niektóre rzeczy się zmieniają, tak? Niektóre rzeczy, znaczenie niektórych bitów, znaczy widać, że niektóre bity już muszą być ustawione tam odpowiednio, prawda? Natomiast część się zmienia, w szczególności tutaj widzicie, że w tym BLT-CON 1 to właściwie wszystko się wymienia, tak? Całe znaczenie się wymienia. No i dobrze, i teraz
to szybko sobie rzućmy okiem. Czyli co, od LF0 do LF7 to są nasze minterny. Tak? Który jest w tym równaniu, którego nie ma mintermu. Use A do Use D to jest, dla którego kanału włączamy DMA. Tak? A tu mamy coś dziwnego. ASH od 3 do ASHZ to jest literówka, tak? I w BLTCON 1 mamy BSH, czyli mamy jakąś sugestię, jak patrzymy na to wszystko, że dla tych kanałów A i B mamy dodatkowo, możemy coś shiftować, tak? I możemy shiftować w trybie normalnym, w trybie ascending, możemy shiftować w prawo, tak? Czyli to jest AST, a DEST możemy shiftować w lewo. Tak? I w szczególności tutaj jest również, widzicie, w BLTCON 1 na dole jest DEST. Tak? Więc tym bitem zapalamy, czy jest descending, czy jest ascending. Tak? No i pozostają jeszcze tutaj jakieś takie dziwne bity FCI, IFE, EFE, tak? I to są te bity, które służą do tego, żeby konfigurować układ wypełniający, tak? Jak on się ma dokładnie zachowywać, bo on nam jednocześnie może kopiować obszary i je wypełniać, z czego jeszcze do tej pory nie skorzystałem, a być może coś bym na tym ugrał, gdybym mógł jednocześnie i kopiować, i wypełniać, tak? Ale to trzeba by było się chwileczkę zastanowić, czy to będzie działać zgodnie z oczekiwaniem. Jeżeli chodzi o tryb rysowania linii, no to tryb rysowania linii jest taki, że owszem, działają tutaj te bity LF0 do LF7, ale je trzeba w bardzo specyficzny sposób skonfigurować, żeby one działały. Tak? Jest tylko kilka możliwości, które mają sens. Więc o tym nie warto mówić. Tu jest tak, że są predeterminowane, których kanałów używamy, których kanałów nie używamy, więc jeżeli teraz byśmy sobie zobaczyli page up, to tam jest A, B, C, D, A używamy, B nie używamy, C używamy i D używamy. No, że, prawda, to jest troszeczkę dziwne, bo to, że D używamy, to wiadomo, no chcemy gdzieś coś narysować tą linię, tak? A używamy dlatego, że my tą linię potencjalnie chcemy dodać do jakiejś bitmapy. Więc tą bitmapę czytamy kanałem A, modyfikujemy, a następnie wpisujemy do kanału D. Natomiast C jest jakoś tak głupio zrobione, tam jest jakiś adder wykorzystywany. Ktoś zhakował tego addera, żeby on tam tego prezenta mógł w sobie robić, tak? Ale nie będę w to wchodzić, bo też dokładnie tego nie wiem. Tu mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz, otóż można tą linię można poteksturować, to znaczy się mamy 16, te 16, a to ja tego nie rozumiem. Dobrze, ale wiem, że do któregoś rejestru można wpisać do okej, okay, bo jeszcze jest jedna rzecz, dobrze, to wytłumaczmy sobie, jak się konfiguruje te poszczególne kanały. Więc kanały się konfiguruje w ten sposób, że no albo im podajemy tą pozycję, tak, i po prostu wpisujemy ją do BLT PT odpowiedniego i mamy tam bliter A, PT, B, C i D i podajemy odpowiednie modulo, tak, czyli BLT A mod do demo, prawda? Czyli tak jak konfigurowaliśmy tą pobieraczkę bitplanów, tak samo będziemy jego konfigurować. Dodatkowo, tak jak powiedzieliśmy, mamy możliwość podania shifta dla kanału A i dla kanału B. Na nich możemy shifta skonfigurować. No dobrze. To okazuje się, że jeszcze jest, że są rejestry BLT ADAT do D. I to na wypadek, gdybyśmy chcieli użyć danego kanału, ale nie włączyliśmy dla niego DMA, czyli po prostu tam jest stała. Tak, czyli zamiast pobierać, powiedzmy, z bitmapy C, to możemy po prostu sobie włożyć tam stałą do tego C i on tej stałej będzie
używać i okazuje się, że to jest przydatne. Jak będziemy, może pamiętacie z Aska takie dziel i zwyciężaj, tak? Tam były takie maski, że się coś wymaskowywało, prawda? Przyda się. To jak ustawimy stałą, to się przydadzą, bo będzie można wyciąć bity, zanegować to C i wyciąć inne bity, więc coś będziemy tam kombinować, prawda? W tą stronę. A rejestr jest jakiś jego wewnętrzny bufor w pewnym sensie? Tak. Okay, czyli rozumiem, że jeżeli korzystamy z kanału, ale byśmy próbowali tam pisać, to możemy jakieś glitche próbować robić? Coś takiego? Tak. Okay. Tak. No dobrze. To co? To zdaje się, że teksturowanie linii można zrobić w ten sposób, że do kanału B wkłada się stałą. I on wtedy będzie te poszczególne bity z tego kanału nakładał na kolejne piksele, tej linii. I tutaj mamy, widzicie w BLT konie te ostatnich parę bitów, tak? Sign, sud, sul, aul i sign. A to jest konfiguracja odpowiedniego kwadrantu, tak? To znaczy się jak ta linia, czy ona będzie zawsze szła w lewo, czy zawsze w prawo, czy do dołu. No, któryś się, prawda, wariant wybiera, żeby poinstruować ten biedny algorytm Bresenhama, żeby on tę linię we właściwym kierunku rysował, tak? Ale nie będziemy o tym za bardzo mówić, przeanalizujemy sobie może za jakiś czas. Jak to dokładnie działa. No dobra. Okej, to co? To w końcu wyświetlimy prawdziwą pornografię. Bo ja się tak cackam, ale nie uciekniemy od tego. I prawdziwa pornografia to jest Blitter Operation. Nie. Blitter Block Diagram. I teraz co? I teraz trzeba by jeszcze otwórz grafikę w nowej karcie. Okej. I to jest nasz. Aha, tylko to można chyba zmniejszyć, tak? Można. Nie można. No dobra, to. Macie kontrol minus na przykład. Kontrol minus? Ja się potrafię. O, dobra. Coś widać? Tak średnio, no nie? Tak jak się bardzo wytężycie, to trochę widać. Okej, okay, to jest mniej lub bardziej ułomny diagram organizacji Blittera, tak? Czyli te dwa rejestry BLT.CON 0, BLT.CON 1, to one tutaj odpowiednie wajchy przesuwają w tym układzie. I my dodatkowo, co prawda tego nie widać na tym diagramie, ale my dodatkowo kontrolujemy przy pomocy tych BLT DAT, BLT APT i BLT AMOD, my konfigurujemy sobie całą tą maszynkę, to znaczy się te DMA, które wpycha dane do tej maszynki albo odbiera dane od tej maszynki. Te nasze mintermy mamy tutaj, tak? To widać, mamy je tutaj, o, w tym miejscu. Więc to mamy po prostu, z każdego tego wychodzi 1 albo 0, wchodzi sobie do bramki ALT i już, prawda? I to prosta sprawa. No a tutaj mamy na dole mamy jedną dużą sumę. Tak więc dlatego to jest w dysfunkcyjnej postaci normalnej, bo ten układ jest tak tutaj zrobiony, tak? Więc to wychodzi z BL, czyli multiminterm select bits, to wychodzi z czego? No z BLT.CON 0, tak? Ten minterm generator, popatrzcie, tutaj na krawędziach macie takie ukośniki napisane 16, tak? To znaczy się, że jest 16-bitowa szyna i dostajecie tutaj 16 bitów, prawda, każdym z tych kanałów. No i oczywiście ten układ, który tutaj jest napisany, patrzycie, jest 16 bloków, czyli jest 16 identycznych bloków realizujących tą funkcję, tak? No dobrze, to jest serce, tak? Ten minterm generator z tymi wszystkimi andami to jest serce. Tylko dlaczego tutaj jest taka skomplikowana sytuacja, że my mamy jeszcze, no właśnie, na górze mamy te wszystkie ANIU, FW mask, LW mask i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć skomplikowane, żeby to wytłumaczyć. Może mi się uda, może mi się nie uda. Natomiast tutaj na dole mamy jeszcze tego XOR-a, tutaj widzicie. Ten XOR, no to jest właśnie ten XOR, który powoduje wypełnianie linii. Tak? No on po prostu bierze poprzedni bit, doksorowuje go do następnego, tak?
więc to jest ten, ta część. No i tutaj jeszcze są jakieś wajchy, prawda, czy wysyłać D na zewnątrz, czy nie wysyłać. Okazuje się, że można nie wysyłać D na zewnątrz i używa się to w bardzo prostym celu. Tak, żeby zaspokoić moją, może waszą ciekawość, prawda? Szybciutko mogę dopowiedzieć. Otóż niektórzy stwierdzili, że no, jak co jest fajnego w grach? Taki Mario, co jest istotne w takim Mario? Jak są te postacie i one ganiają po ekranie? Bo ich jest wiele, tych postaci, prawda? Jedna to jest protagonista, a reszta to są źli, prawda? To co my byśmy chcieli zrobić? Chcielibyśmy wykryć, jak ten nasz protagonista, jak zły go dotknie, bo zły dotyk, prawda, go boli życie, prawda? Jedno życie go boli. No to ktoś stwierdził, że to co my tam będziemy zmuszać ten biedny sprzęt, żeby on, ten procesor, żeby on tam liczył, bo on zawsze niedokładnie liczył na NES-ie, tak? On tam zawsze jakieś boksy wyznaczał wokół postaci i można było trochę oszukiwać, albo i nie. Natomiast biterem można zrobić tak, że po prostu można mieć ekran, taki jeden bit plan i można zrobić, prawda, tutaj jest nasza postać, wblitowaliśmy ją, a teraz jak wblitujemy, no nie wiem co tam, prawda, młotek, prawda, jak młotek wblitujemy, o tak, prawda, to znaczy się, że jest źle i okazuje się, że nie musimy tego nigdzie zapisywać do pamięci, tego faktu. Natomiast to, co możemy zrobić, to to, że nam gdzieś się zapali bit. I my go później odczytamy, że co najmniej jeden, na jednym pikselu ant dał jedynkę. Tak? I w ten sposób wykryjemy, czy była kolizja, czy nie było kolizji i to będzie pixel perfect. Tak? Tak. No dobra, to powracając do tego dzikiego diagramu. Okej. Co się tutaj ciekawego dzieje? Mamy strasznie dużo jakichś takich dziwnych rzeczy właśnie związanych z tymi shifterami. Teraz zobaczcie tak. Dla C nie ma shiftera. Jaki C dostaniemy, z takim musimy sobie poradzić. B może nam shiftować i B nam shiftuje znowuż. Jeżeli mamy tryb ascending, shiftuje nam w prawo, descending w lewo. Okay? I to jest tak, że cały układ działa w jednym trybie lub w drugim trybie. Tak? Nie możemy zrobić czegoś takiego, że jeden kanał działa w trybie ascending, drugi w trybie descending. Być może to by było fajne w niektórych przypadkach, ale nie możemy. Tak? Okej, okay. To w B jest, przy B jest prosta sprawa, no jeżeli chcemy shiftować, no to powstaje takie pytanie. Aha, w ogóle po co my chcemy shiftować? Macie jakieś pomysły, po co my chcemy shiftować? Po co to cała zabawa? Czemu my chcieliśmy shiftować bitplany? Żeby scrollować. Żeby scrollować, prawda? A co my tutaj powiedzieliśmy? Powiedzieliśmy tutaj, że te wszystkie XA, X, XB, XC, one muszą być podzielne przez 16. No a wyobraźmy sobie, że teraz mamy naszą postać, którą chcemy wblitować gdzieś i ta postać, no owszem, ona ma ładnie, bo X jest równe 0, prawda? Więc już jesteśmy szczęśliwi i tu wszystkie się rozmiary zgadzają. No ale my nie chcemy ją wblitowywać w nasz ekran tak, że o, raz tak, raz tak, prawda? No, trochę słabo by było, prawda? Gdyby mogło się przesuwać tylko o 16. No druga opcja by była taka, że mamy 16 wersji tego ludka przesuniętego jeden. No ale trochę szkoda pamięci na takie, na przechowywanie takich głupot. Chociaż czasami się przydaje. A więc w związku z tym chcielibyśmy coś pokombinować. Tak? Co możemy pokombinować? No przede wszystkim, gdybyśmy się przyjrzeli temu, jak my go chcemy wblitować na ten ekran duży, to wiemy, że to przypuśćmy będzie 32, wiemy, że chcemy go wblitować tutaj i to jest też 32, natomiast wiemy, że jego x jest niepodzielny przez 16, więc tak naprawdę będziemy musieli go wblitować w taki
taki obszar będziemy musieli go wblitować. Tak, więc rozmiar naszego blitu, a rozmiar naszego blitu to będzie w tym momencie co? 48, no razy tutaj powiedzmy, że 32, tak, więc de facto 48 pikseli, czyli nie dwa słowa maszynowe, tylko trzy słowa maszynowe. No i w związku z tym trzeba tutaj coś strasznie się napracować, tak? No i co moglibyśmy zrobić jeszcze? No po pierwsze, to... Ojej, zaczyna nam się wszystko psuć, bo co? Bo jeżeli 48, to ten nasz bliter, jak mu powiemy o rozmiarze, to rozmiar dotyczy wszystkich kanałów, A, B i C. Tak? Więc coś się zaczyna psuć. To znaczy się, że jeżeli teraz nasz bliter zacznie pobierać tutaj, to on to będzie tutaj trzy słowa pobierze, a tutaj coś nam się nie zgadza. To skąd co weźmie? To będzie zawinie się i to będzie znowuż jakby ta pierwsza, znaczy to będzie początek następnej linii, tak? Trzeba sobie jakoś z tym bałaganem poradzić. Jejku, jak to się teraz robi? Musimy dwa razy to zblitować. Nie. Przecież chodzi mi o to, że tak naprawdę to, co my robimy, to jest... chodzi mi o to, że możemy jakby te 32 na 32, koncepcyjnie, ja nie mówię, że tak to faktycznie musi wyglądać, że na początku zrobimy po prostu ten pierwszy przesunięty cały i wtedy część, którą wpiszemy, to będzie po prostu białe, przez to, że to jest shift, no nie białe, w sensie, że będzie puste, te parę bitów i potem znowu tylko, że jedną taką kolumnę też przesuniętą. Zauważ, że do shiftera to co wchodzi, to wchodzą 32 bity, a wyjeżdża 16 i tam po drodze jest zatrzask, czy ile jest, który pamięta starą wartość. No dobra, więc ty jak shiftujesz, to rzeczywiście dostajesz starą, to co ci wjeżdża z shiftera, to masz część bitów z nowej wartości, a część ze starej, także jednym bitem jesteś w stanie to opędzić. Tak, tak, jesteś w stanie to jednym bitem opędzić, tylko teraz trzeba by było wyjaśnić, w jaki sposób nam pomagają tutaj te wichajstwy, które się nazywają EWO-maski, LWO-maski. Co to tak naprawdę znaczy? Otóż okazuje się, że mamy dwa dodatkowe rejestry. I te dwa dodatkowe rejestry nazywają się BLT, EWO... No, chyba tak się nazywają, tak? BLT, Last Word Mask. Chodzi o to, że to są... To jest tak, że jeżeli teraz byśmy sobie zaczęli pobierać stąd dane, to on nam w kanałem A, to jak on nam to włoży do blitera, to jest w stanie automatycznie zamaskować, czy wyrzucić część bitów z tego, co wczytał. Tak, czyli na przykład możesz sobie ustawić tak, że ta maska będzie w ten sposób wyglądać, że tu są same zera, tu są same jedynki i automatycznie z tego blitu sobie usuniesz to, co ci jest niepotrzebne. Od razu na tym end zadziała, tak? I analogicznie na tym ostatnim kawałku masz całą logikę, która odpowiada za to, żeby znowu zrobić te wycięcie tych bitów odpowiednich. Więc z reguły EWO mask wygląda tak, że są na początku same zera, a potem są jedynki, a EWO mask na początku same jedynki, potem same zera, tak, żeby wyfiltrować te paski, te kawałki pasku, które ciebie interesują. No i jest tam jakaś logika, prawda, gdzie on pierwsze słowo na pierwszym słowie w danym wierszu, prawda, to on zaaplikuje tą funkcję, tu się zapali na chwileczkę bit w first word time, tak, a jak będziesz miał ostatnie, to będzie last word time, wtedy zadziała co? Wtedy zadziała BLT mod, doda ci modulo, tak żebyś się przesunął na początek następnego wiersza. Na początku pierwsze słowo znowuż, prawda? Więc on tam ma logikę, która stwierdza, czy to jest pierwsze słowo w danym wierszu, czy to jest ostatnie słowo w danym wierszu lub nie. Tak? A... I rozumiem, że przez tą asymetrię maska musi być w A.
Przez tą asymetrię tak, maska musi być. To znaczy się... W sensie, że maska jest w A, bo tam możemy dodawać jeszcze tą maskę, a faktyczne to, co klikujemy, musi być w B, bo wtedy mamy ten shifter 3-bitowy. Już chwileczkę zastanawiam się, tak? Tak, odpowiedź mi tak. No bo dokładanie tych masek na krawędziach to jest tylko zrobione w A. Te dwa rejestry, o których mówiłeś przed chwilą, to one, one załatwiają nam warunki brzegowe w masce na krawędziach. Mhm. Czyli tak, to bo jest jak shifter coś przesunie, no to... No to trzeba by było, ja już mówię, dawno te procedury kodowałem, więc już mogę trochę nie pamiętać, ale rzeczywiście miałoby to sens, gdyby maska była w A, ale wydaje mi się, że to mimo wszystko się programuje w ten sposób, że maskę się wkłada do C, tylko maskę się robi zawsze o jedno słowo szerszą, żeby uniknąć. Czasami się w ten sposób łata różne przypadki brzegowe, tak? Bo maska to jest zawsze jeden bitplan. Maskę, jak do maski dołożysz jedno słowo, to cię to za bardzo nie zaboli. Tak? Natomiast tam, gdzie masz te wszystkie rzeczy, gdzie będziesz potencjalnie pobierał wiele razy bitplany, czy masz wiele bitplanów, to tam już nie chcesz dokładać dodatkowych danych do pamięci, żeby sobie te przypadki brzegowe załatać. Tak? I wydaje mi się, że to jest tak, że problem polega tak naprawdę na tym, że my mamy tą postać. Znaczy, trzeba by było się dobrze zastanowić teraz nad przypisaniem ekranu, przypisaniem tej postaci i przypisaniem maski do kanałów. Ty nie masz shiftera na wyjściu. Nie mam shiftera na wyjściu. To, co wchodzi w C, pasuje 1:1 do tego, co masz na wyjściu. Tu nie ma żadnego shifta między C a wyjściem. Więc jeżeli chcesz na statyczny obrazek wrysować postać, to ten statyczny obrazek musi jechać w C. Bo tam nie masz shiftera i to jest jedyny kanał, na którym nie potrzebujesz shiftera. To prawda. Więc zostają ci dwa kanały. To prawda, A, czyli co? Czyli ekran, czyli ekran będzie w C. Tak. Tak? No a kanały A i B różnią się tym, że kanał A potrafi ci dorysowywać maskę na krawędziach, a kanał B nie potrafi tego. Aha. Więc i mówisz, maska jedzie w kanale A, a w kanale B jedzie rysunek, tylko być może na tych krawędziach musisz dołożyć tam jedno słowo, musisz gdzieś dołożyć, żeby jakiś... Ale nie, właściwie i tak to maskujesz, więc nie musisz. Ty tak to i tak to maskujesz, to znaczy się, jeżeli zaczytasz teraz tego Boba do B, to zauważ, że jemu, jak on zostanie, bo on jest tutaj buforowany w 32-bitowym rejestrze, prawda? Więc jak ten shifter zadziała, to mu z lewej strony wyjadą same zera. W kolejnych słowach, no on będzie przesuwał to wszystko o 16 bitów, będą więc wyjeżdżały nowe rzeczy. Więc tak naprawdę ciebie nawet za bardzo ciebie nie boli to, że ty tym ostatnim słowem wczytasz następną... Tak, bo i tak to wymaskujesz. Czyli mówisz, że Boba walnąć do B. Bob, tak, A jak mask. I w A byś miał maskę, bo do maski rzeczywiście musisz ją przede wszystkim przesunąć, tak? Bo maskę musisz przesunąć. No, maskę i Boba przesuwasz. Maskę i Boba musisz przesunąć, żeby wleciały tutaj. Tak. Tak. I do tej maski musisz dołożyć te paski. Właśnie nie wiem, czy musisz dołożyć. Znaczy one się same tam dokładają. Gliter je dokłada. No, one w pamięci chyba nie muszą. Nie, no w takim sensie, że gliterem musisz skonfigurować te BLT, tak, EWM, tak. LWM, żeby sobie on cokolwiek sobie nie wczyta, a on może wczytać trochę więcej, prawda? Żeby sobie to wyrzucił. Tak. No, mogę tylko skomentować to w ten sposób. Jak się litera używa w takim trybie, gdzie x-y są wyrównane do 16, to wszystko jest łatwo. jak przestaje się używa, jak się zdejmuje to ograniczenie,
No to wszystko nabiera dodatkowego poziomu trudności i czasami jest tak, że albo prawda, nie udało mi się, prawda, albo jakby wymyśleć prawidłowego przypisania, albo rzeczywiście się nie da, bo niektóre rzeczy czasami wymagają czego? No użycia jakichś tymczasowych bitplanów, tak? Na niektóre rzeczy trzeba to użyć, żeby to zrobić. No dobra, to jak wygląda... Ten bitepon miał właśnie służyć do kopiowania obrazków, a to, że ty go używasz do jakichś skomplikowanych rzeczy. No, tam będziemy sobie później rozmawiać o tych skomplikowanych rzeczach, bo będzie dogrywka z Gittera i pokażemy, jak zrobić... no właśnie dzieli zwyciężaj, tak jak na ASK-u było, na Gitterze. Pokażemy, jak zrobić sumator z przeniesieniem szeregowym przy pomocy Gittera i zrobić dodawanie pikseli na bitplanach. Tak, i jakieś takie inne dziwne rzeczy, zobaczymy, że można go w bardzo nietypowy sposób skonfigurować. Natomiast kończy nam się powoli czas i patrzę jeszcze, co moglibyśmy opowiedzieć o Gitterze. No okej, okay, w przód, w tył powiedziałem, wystartowanie operacji, okej, okay, no z rozmiar blitu się tak troszeczkę dziwnie podaje, bo rozmiar blitu to jest ilość wierszy plus ilość słów w danym blicie, tak? I tam się wpisuje to do odpowiedniego rejestru. Wpisanie do tego rejestru powoduje wystartowanie blitu. I jak się wystartuje ten blit, no to ten blit ileś czasu trwa. Moglibyśmy sobie nawet są jakieś rysunki, które pokazują mniej więcej przypisanie cykli blitera do tych cykli maszynowych. Ale on jest szybki. Oczywiście on jest szybki, ale jak zaczniemy mu, jak wrzucimy dużo bitplanów, jak wrzucimy dużo koperlisty, jak wrzucimy dużo różnych rzeczy, to on zaczyna sukcesywnie spowalniać, tak? Więc trzeba zawsze pamiętać, że ten blitter, generalnie kłóci się, jest gdzieś na samym dole tej hierarchii dostępów do szyny, tak? To znaczy, on się kłóci już tylko i wyłącznie z Motorolą, tak? Natomiast to, co jest ważne, to, że wydaje mi się, że on może zjadać już wszystkie cykle, bo układy specjalizowane mogły zjadać tylko cykle chyba nieparzyste. Natomiast Blitter jest jedynym wyjątkiem, on już może i nieparzyste, i parzyste zjadać, co oznacza, że może wstrzymywać Motorolę przed dostępem do pamięci i tym cudem możemy Blitterem również spowalniać Motorolę. Można zagłodzić procesor. Jeżeli w Hi-Resie włączysz wszystkie bitplany, to efektywnie wyżerasz wszystkie cykle, więc już nawet bez Blittera możesz zagłodzić Motorolę, tylko włączając najwyższą rozdzielczość w Amidze. Tak, to się da. natomiast jest taki bit w odpowiednim rejestrze, który się nazywa, że Blitter jest wieprzem, jest Blitter Hog, prawda? Czy Blit Hog i on wtedy jest nieuprzejmy w stosunku do Motoroli i mówi, jak chce, to ty Motorola się tam pizze, prawda? I już, jest nieuprzejmy wtedy, tak? Ten Blitter. To nie jesteś mózgiem całego komputera. No dobra. To jeszcze szybciutko spróbujmy pokazać tę procedurę. Którą procedurę? Jestem tutaj. Nacisnę Escape, to co? Nic się nie dzieje. F11, to już się coś dzieje. Dobra. I możemy pokazać tę procedurę, która się nazywa Blitterkopy. To co, Blitterkopy to pewnie gdzieś tutaj znajdziemy. Blitterkopy. Czy ona jest jakaś ciekawa? Ups, co nacisnąłem. Blitterkopy jest nieciekawa, ale robi Blitter Setup. Blitterkopy Setup. No i tutaj się już dzieją ciekawe rzeczy. Widać, że w linii 32, tak wiesz, 32, jak bit shift jest niezerowy, to mamy jakiś dziwny przypadek, tak? A jak jest
jak jest zerowy, czyli nie ma tych, prawda, szamotek z tymi, no to jest fajnie, kopiujemy po prostu A do D i tutaj nawet widać, że już jest odpowiednia stała, która konfiguruje te nasze mintermy, włączenie kanału A, włączenie kanału DST, modulo dla kanału A jest ustawione na 0, bo zakładamy, że po prostu to jest prostokątny obszar, prawda, który cały wkopiowujemy do wyjścia, więc jedyne, co się ciekawego dzieje, to będzie gdzieś trzeba ustawić DST moda, bo DST może być potencjalnie szerszy niż wejście. Jeżeli teraz mamy taki przypadek, że tu mamy bleed shift 0, tak, bo taki sobie założyliśmy, BLT AFWM, ALWM, jak to działa? To się pobiera z jakiejś 21-22, z jakiejś tablicy, w której to już jest wszystko policzone. No i X N15, czyli będziemy mieli 0, WIT N15 też będziemy mieli 0, czyli tutaj będą odpowiednio co? Last word, first word, to co byśmy chcieli mieć? Same jedynki w tym wypadku. I last word też byśmy chcieli mieć same jedynki. Tak? No bo jeżeli będziemy mieli. Jeżeli będziemy cały ten obszar źródłowy wkopiowywać, no to my nie chcemy wycinać nic z tego obszaru, tak? A to będzie wkopiowywane z kanału A. No to dobra, to teraz zacznijmy. Prawda? No to co się teraz będzie tutaj działo, jeżeli złamiemy to założenie, tak? To znaczy się, jakie tu są założenia jakieś? Supports N, X, N, Y, and N is for bitmap width. Czyli zakładamy, że możemy mieć ze źródła, możemy mieć dowolną szerokość źródła i możemy w dowolnego X i w dowolnego Y wkopiować na ekranie. Tak? No oczywiście dowolna szerokość to znaczy się, że po prostu ostatnie ileś pikseli z linii tego źródła, z którego będziemy kopiować, będzie nieużywane i nie chcemy tego kopiować. Prawda? No to jejku, co tu się będzie działo? Już nic nie pamiętam. Ale wiem jedno, że tak naprawdę tutaj jest zaokrąglanie w górę. Jak mamy bytes per row, się pytamy w linii 18, to musimy zaokrąglić w górę. Tak? Czyli szerokość będzie taka, że bierzemy 15. No dobra, zaokrąglamy w górę. Ale to czemu najpierw się w 17 linię wykonaliśmy? Jak myślicie? XN15. To jest to, my się teraz pytamy, no okej, okay, ile w 18 linii, jaka będzie szerokość blita? Ale ta szerokość blita, ona nie zależy tylko i wyłącznie od szerokości wejścia, ale również zależy od tego, w jakiego X-a wkopiowujemy to w naszej bitmapie docelowej. Bo jeżeli to będzie, niezerowe, to wtedy potencjalnie mamy ten przypadek, gdzie musimy dodatkowe słowo przeczytać. Tak, z tej bitmapy źródłowej. Czyli tam z tymi shiftami będzie trzeba sobie poradzić, tak? No później, jak już to policzymy, to linia 19 i 20 jest w miarę prosta, bo już obliczyliśmy wielkość tego szerokość tego blita, więc wystarczy tylko SRC mod i DST mod policzyć i już jesteśmy załatwieni, tak? BLT AFWM, BLT ALWM, to jest proste. No, jak sobie pomyślimy o tej bitmapie źródłowej, no to chcemy odfiltrować po przesunięciu, chcemy odfiltrować tyle, ile nam wjechało do tego rejestru tych sztucznych bitów. Tak? BLT ALWM, czyli Last Word Mask, to jest tak, że musimy tutaj uwzględnić zarówno shifta, jak i to, że mamy pasek nieużywany w naszej źródłowej bitmapie. Tak, dlatego on jest liczony od width, tak, a nie od x-a. No i BLT shift to jest po prostu XN15, tak, czyli filtrujemy ostatnie, znaczy najmłodsze 4 bity, to plus tam trzeba to wepchnąć w odpowiednie pole bitowe, więc tutaj jest jakaś sztuczka zastosowana, tak. No i później przystępujemy do policzenia, do uzupełnienia takiej struktury, która to wyraża, które te nasze wszystkie dane zbiera.
No i tutaj coś wrzucamy i wrzucamy start. No gdzie będzie start? Start, co to jest start? Start, no to jest ta nasza pozycja. Pozycja co? Całe wejście kopiujemy, więc to będzie nasza pozycja w wyjściu. Tak? Czyli w kanale D, czyli do kanału D będziemy starta dodawać. No to tutaj jest prosta sprawa. Wiadomo, co z tym zrobić, tak? Y razy ile mamy bajtów per row plus to, że rozpoczynamy X, prawda? Robimy podłogę z X w takim sensie, że wycinam ostatni najmłodsze 4 bity. 28, jaki jest rozmiar bita? Rozmiar bita jest tak specyficznie reprezentowany. Minimalna długość blita, minimalna szerokość blita to jest jedno słowo. Tak, jedno słowo, więc maksymalna wielkość blita to są 64 słowa, bo tam jest tylko 6 bitów na to, żeby to zareprezentować. Wartość 0 na najmłodszych 6 bitach oznacza pełne 64 słowa. Tak? Natomiast wysokość bita okupuje całą resztę rejestru, więc widać, że może być 1024, no bo to jest 6 plus 10 bitów. 6 bitów na szerokość, 10 bitów na wysokość tego bita. Tak? Później wykonujemy taką magię, że wołamy wait bliter i to jest taka funkcja synchroniczna, która się po prostu pętli tak długo, jak bliter mówi, że jest zajęty, że coś robi, bo jest tam odpowiedni rejestr. I możemy albo się pętlić, albo możemy czekać na przerwanie. Tak? Czyli możemy robić synchronicznie albo asynchronicznie te bity. Okazuje się też, że koperem można coś tam mieszać. I też można w ten sposób robić. No i tutaj już dalej to widzieliście, prawda, co się działo. Przy czym tutaj być może wymagałoby jakiegoś dłuższego kawałka skupienia, co się dzieje od linii 33 do 36, ale widać, że sytuacja się jakoś komplikuje, tak? I być może to nie jest najoptymalniejsze ustawienie, że ja ustawiłem SRCB i SRCC. Tak, ale widać, że tutaj korzystam tylko z kanałów B i C i z kanału docelowego, jeżeli mamy ten dziwny przypadek, gdzie ten belter shift jest niezerowy. Ale no to trzeba by było troszeczkę dłużej nad tym posiedzieć. I szczerze mówiąc, fajnie by było, gdybyśmy do tego powrócili za jakiś czas. Może na następnych zajęciach, jak będziemy rozmawiać o duszkach czy o sprite'ach, to zostanie nam troszeczkę czasu, by ja bym się głębiej w tym gryzł. Ja też muszę sobie już poprzypominać, bo strasznie dawno, z dobre 4-5 lat temu kodowałem te procedury i tak widać, że bliter jest najbardziej skomplikowanym kawałkiem tego wszystkiego i moja pamięć jest w tym aspekcie najbardziej wadliwa. Znaczy wybrakowana już. Tak. Dobra, to chyba wszystko na dzisiaj. Czy macie jakieś pytania jeszcze do tego blitera? No tak zobaczyliśmy sobie, do czego się korzysta, co można w nim robić, prawda? No już takie programowanie jego, do tego jeszcze powrócimy na wykładzie 8. Więc na pewno jeszcze zdążymy się z nim pobić troszeczkę. Ale to mówię, to te koper i bitplany były łatwe. Bliter najbardziej daje w kość. Ja już też nie za koper. Dobra, to co? To tyle, tak? A nie mieliśmy jeszcze o tym domku porozmawiać? O czym? Nie, to znaczy się ten Lunis, my lucky number, to złożoność tego jest tak duża, że potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu, żeby w ogóle zrozumieć o czym, znaczy, żeby tak naprawdę wychwycić, co on robi dokładnie z tym sprzętem, niekoniecznie zrozumieć. Tak? Musimy jeszcze troszeczkę popracować nad bliterem, nad duszkami, prawda? Myślę, że tak za 2-3 wykłady można by było spróbować się rzucić na to, na Lunis My Lucky Number i spróbować wyjaśnić, co on tam zrobi. Tak? Być może będzie jakiś taki okres, w którym my będziemy mieli jakąś taką przerwę, albo na przykład będziecie coś prezentować i zostanie więcej czasu, bo ja tu przypominam w ogóle, że oficjalnie jesteśmy po 1/3 semestru. Tak? Ojej, jak to wasze projekty? Oficjalnie jesteśmy po 1/3 semestru, więc ja tutaj mam zapisane na dzisiejszych zajęciach. Uwaga, to jest dobry moment, żeby studenci zaczęli szperać za inspiracjami do efektów, a właściwie to już coś myśleć o prototypach. Tak, tak, bo to już najważniejsze jeszcze sprite'y, dolecimy do sprite'ów i właściwie mamy wszystkie komponenty Amigi pokryte, dalej już będziemy tylko jakby pogłębiać naszą wiedzę, tak? Więc to już jest dobry moment, żeby
żeby próbować coś w procesingu męczyć, żeby być może na midze się już coś zacząć bawić i próbować coś klecić samemu. A w szczególności mamy taką sytuację, że gdzieś jeszcze mam coś, że no wy już teraz powinniście coś robić. Czekajcie. Więc dobrze by było, żeby gdzieś na początku grudnia, żebyście już jakieś prototypy zaczęli pokazywać. A można od razu zrobić efekt bez prototypu? No można, jeżeli ktoś się czuje odważny, prawda? No bo warto sobie posiedzieć na początku i po prostu popatrzeć, jak ten efekt się zachowuje tak ogólnie, prawda? I być może bez jakichś ograniczeń wydajnościowych. No ale będzie trzeba w końcu zejść do tych ograniczeń sprzętowych, tak? No i też jakby, jak się pokaże im prototyp, no to ja powiem, no tu nie, to nie, to nie przejdzie raczej, tak? Czy z tym będzie bardzo ciężko, albo to. Więc, ale jak kto się czuje? Ja nikomu nie chcę narzucać tego, jak ma do tego dojść. Natomiast dobrze by było, gdybyśmy na początku grudnia, żeby każdy miał już jakiś prototyp albo działający w procesingu, albo już bezpośrednio na midze i wtedy zaczniemy więcej na ten temat rozmawiać. Tak? Bo to jest tak, że w styczniu, na początku stycznia, jeżeli dobrze to widzę w tych swoich karteluszkach, no będziecie na początku stycznia już prezentować te swoje rzeczy. Będziemy mieli zajęcia 7 stycznia i przyjdziecie i będziecie prezentować, co wam się udało do tej pory zrobić. I przez styczeń będziemy już te prototypy doprowadzać do takiego poziomu, żeby to działało na midze sensownie i ewentualnie będziemy jakieś bihajstry dodawać, ubarwiać, czy będziemy się zastanawiać, a może to się da nałożyć. No to będziemy jakby dyskutować o tym, co się da z tych efektów, z tych prototypów efektów wycisnąć. Tak? No widzieliście na przykład to, co ostatnio zrobiłem, co pokazywałem, jakieś takie paski przeplatające się, tak? No to my już tam mamy pomysły, prawda? Tam się coś, no, zamiast tych pasków się tam jakieś obracające się bitmapy, prawda, takie animowane wrzuci, tu się coś też wrzuci, tu się koperem pokoloruje, to tamto, prawda? No trzeba od czegoś zacząć, trzeba zacząć od czegoś i później to nabiera kształtu, tak? Dokłada się do tego artwork, dokłada się do tego jakieś kolorowanie, optymalizuje się, patrzy, ile da się z tego wyciągnąć, prawda? I w ten sposób tak stopniowo się ten efekt buduje. No, no. Zobaczycie, być może po weekendzie będę miał grafikę już do tego efektu, zobaczycie, jak się nałoży tą grafikę, jak to będzie wyglądać. Tak? Antoni, jeśli coś działa płynnie na tym emulatorze MIDI, to można się spodziewać, że na prawdziwej MIDI też? Tak, dlatego, że macie emulację CycleExact, procesor działa tak jak na midze, nie ma tam oszustwa, prawda? 7 MHz, tak? Nie, on jest bardzo dokładny, ten emulator. Bardzo, bardzo dokładny, bo ten twórca to on siedzi z oscyloskopem przy Amidze, na którym ma odpalony assembler prawda? I patrzy, czy tam, prawda, pod tym oscyloskopem, który sygnał, co tam robi, jest jakiś model w FPGA tych układów amigowych, to też można tam. Te też można jakoś patrzeć. Także tak, to jest dobre w tym emulatorze. Mhm. Dobra, jakieś pytania jeszcze macie? Pytanie nie, ale ja taką prywatną polecę, bo ja naprawdę się rozglądam sobie z ekonomiką moją własną, więc jakby ktoś gdzieś chciał się pozbyć i on rozpieszał, to... No dobrze, prawda? Okej, to ja w takim razie kończę nagranie.